teraz praktycznie widzimy. Jeszcze po zakończeniu inwestycji, tutaj część osób zwraca uwagę na to, że jest woda. Woda wpada i otworami, którymi teraz wchodziliśmy, jak również doszczelnienie ścian szczelinowych odbywa się na sam koniec, jak już będzie docelowo wszystko obciążone. Czyli tam będą zrobione parkingi i wszystkie inne budowle, żeby to wszystko przestało pracować. I teraz tak, w tym miejscu będzie przystanek tramwajowy, konkretnie. Blacha znajdująca się w stropie to jest przycieniony strop, który w ramach kolejnej inwestycji, jak będzie realizowany tramwaj, będzie rozebrany i będzie wykonane tutaj przejście dla pieszych, czyli klatki schodowe stałe i ruchome. Schodnia jest wykonana w śladzie szybu windowego. Sam widać analogicznie też blachę trapezową po jednej i po drugiej stronie, ponieważ będzie tutaj jednokrawędziowe przystanki. Tak. Tam się kończy obszar naszej inwestycji. Tak to zostało zaprojektowane, że tam jest ściana zamykająca. Ściany zamykające będą jeszcze po lewej i prawej stronie. Po lewej jest już wykonana docelowa ściana. Za chwilę tam przejdziemy, promienie światła. To jest otwór technologiczny, ponieważ część podtorową tego tunelu, który będzie się kończył przy Alejach Jerozolimskich, na wysokości, gdzie się spotkaliśmy pierwszy raz, czyli tego szklanego budynku dworca kolejowego, będzie realizowany podstropowo i tym otworem będzie wydobywany urobek. Jak to wygląda, jak pójdziemy na poziom minus jeden, zobaczą Państwo doskonale, ponieważ to już się odbywa tylko piętro wyżej. Teraz poziom minus 15 pod poziomem terenu. To ten pan tramwaj będzie przejeżdżał, czy który będzie miał pętlę i będzie wracał? Nie, dalej. Właśnie ta ściana teraz jest technologiczna. To jest technologiczne zamknięcie. Kontynuacja jeden z kolejnych przystanków na trasie. Tak, i to jest kierunek, tutaj kierunek Prymasa Tysiąclecia. Tutaj mamy odnogę na Kasprzaka, tak? I w prawo będzie Park Zachodni, tam Aleje Jerozolimskie. Podejdźmy może jeszcze tylko kawałek na ruch. Okej, dobra. Nie, to są przegłębienia, to są podszybia, na schody ruchome i na windy, bo jeżeli zabudowujemy windę, to mechanizm zawsze jest na dole. Ta część, w której się znajdujemy, jest wykonana metodą wykopu otwartego, czyli ściana po prawej, ściana po lewej została wykonana, w tych metalowe blachy były rozparcia i koparka wydobywała urobek do tego poziomu minus 15 metrów. Wykonana została płyta, po której chodzimy, potem słupy, następna płyta aż do samej góry. Natomiast tutaj może proszę po swojemu omijać tą górę. Zakończenie w kierunku Kasprzaka ściany szczelinowej, czyli tej części tunelu. Tutaj mamy miejsce, w którym zakończone są roboty w obecnej fazie, czyli te nieobetonowane kształtowniki znajdują się odpowiednio pod peronem 8, 7 i 6. Prace kontynuowane w tym roku będzie się odbywało podstropowo, ponieważ właśnie ta część tam zaczęliśmy od góry. Zatrzymaliśmy się na kładce i widzieliście Państwo zadaszenie, które było osadowione na betonowej płycie. To jest strop przejścia podziemnego, który został wykonany w pierwszej kolejności. Dzięki temu mogliśmy i możemy kontynuować pracę, żeby jak najszybciej odbudować układ torowy, czyli powstają tam już perony, tory, właśnie to całe zadaszenie. Natomiast równolegle jest wykopywany urobek, żeby zrobić przestrzeń dla przejścia podziemnego. Za chwilę to zobaczymy. Wykonujemy płytę
poziomu minus 1 i później znowu wjeżdżamy tutaj, tutaj będą koparki i wozidła i będą wywoziły materiał, pogrążając się tam w kierunku Alei Rogowickiej, a tym otworem będzie on koparkami z góry wydobywany, wrzucany na samochody i utylizowany. Więc mamy, jesteśmy w miejscu, gdzie schodzą się dwie technologie. Wykopu otwartego i metoda podstropowa, dostosowana właśnie do minimalizacji zamknięć torowych. Tutaj kiedyś tak liczyłem, objętość tego, tej pustki technologicznej to jest ponad 50 objętości basenów olimpijskich. Jedna trzecia dopiero. Wyjście z jednej, z drugiej strony, zarówno za pomocą zwykłych sondy,